Sasashido Renko po zwycięstwie na Golitym Xboxing Night 10. Powrót po dwuletniej przerwie. Jak się czułaś w ringu? Jak oceniasz to zwycięstwo? To było naprawdę przyjemność dzisiaj wyjść do ringu. Ja czekałam tego momentu. Ja cieszę się, że jestem dziś tu. Dużo ludzi mnie wspierają. Ja naprawdę robiłam to razem to z dużą motywacją, ponieważ przez 2 lata straciłam ludzi, którzy mnie wspierali. Bardzo trudno mi było wrócić, ale przez naprawdę 2 lata takie firmy jak Fit by Nature, Jean Louis Vuitton i Hitchen, ja jestem po prostu wdzięczna przez tu motywację, którą oni mi podarują. I oczywiście ja miałam takie założenie, żeby wyjść przygotowaną i zrobiliśmy dużo z Andrzejem Liczykiem, który mi bardzo pomógł w przygotowaniach do tej walki. A powiedz, bo rywalka naprawdę niewygodna, jak ci się z nią boksowało? Można na pierwszy raz zobaczyć nasze różnice wzrości i pomyśleć, że z takimi przeciwnikami mi musi byłoby łatwiej, możliwe byłoby łatwiej z moim wzrostem, ale nie do końca to było wygodnie. Możliwe, jakby ona była wyższa, to mi byłoby łatwiej trafić, a ta duża różnica wzrostu jednak trochę czasu wymagała, żeby dojść bliżej i znaleźć ten punkt do trafienia. A jakieś konkretne elementy, jakieś ciosy, coś doszło, odczułaś któryś z ciosów? Tak, czułam, że jednak bijąc prawą, lewą rączkę trzeba trzymać tu, bo można dostać mocnej prawej sierp, na której ja spodziewałam się, ale i tak jeden raz dostałam. A myślisz, że dzisiaj... Możliwe więcej, ale czułam jeden. Twoja dzisiejsza walka, myślisz, była dobrą promocją kobiecego boksu? Ja dzisiaj starałam się, niech to kibicy ocenią i eksperty boksu, ale ja uważam, że to nie była rdza, jak to wszyscy czekali, że wyjdzie Sasza i posypie się rdza i w ringu. Mam nadzieję, że rdzy nie było. Właśnie chciałem się zapytać, bo wczoraj zapowiadałeś, że będzie ładny boks, robiłaś co mogłaś, ale rywalka, tak powiedziałeś, była niewygodna. Czasami, żeby ją dosięgnąć nawet na dół, to praktycznie nurkowałaś, prawie klęczałaś tam przed nim. Możliwe, to tak. Właśnie ja mogłabym, możliwe, mniej robić takiej pauzy, przerwy, więcej ciśnienia, a jednak ja gdzieś widziałam, że mogę dostać sprawę i to mnie do końca tak blisko do niej nie podpuszczało. Możliwe, zabrakło pracy kombinacyjnej. To nad czym Andrzej mi każdą rundę mówił, że kombinacje, ale ja wiem, że te kombinacje ja jednak muszę poprawić w następnej walce. Często szukałaś pół dystansu, ale to było ciężkie z tak niską przeciwniczką. No, ja musiałam do niej bliżej podejść, żeby trochę wyczuć, trochę złapać ten cel na pięściach. Uważam, że można było zrobić to jeszcze bliżej, a ja jednak za daleko to trzymała. Powiem, że to była bardzo dobra zawodniczka, doświadczona to było czuć, ale jednak kontrolowałam te 8 rund tą przeciwniczkę. Widziałam. Jako mała bijesz mocniej? Biję mocno, ale chciałabym bić jeszcze celniej. Są już jakieś plany na przyszły rok? Ja bardzo chciałabym wyjść już następną walką i walczyć o odebranie swojego, no nie odebrania, a po prostu o pas z mistrzyni Europy. Waga lekka to jest ta waga, której zostaniesz? Na dzisiejszy dzień to jest moja waga, ale jak będą jakieś dobre propozycje, jestem za, żeby pomyśleć o zmianie. Wiem. Były takie pytania. I ja uważam, że już dawno... Były takie pytania, podpowiadam, że nie ma szansy na walkę ze mną, bo boksujecie w innej kategorii wagowej. To wszystko uważam, że do dogadania. Jak naprawdę
Ja bym bardzo chciała już zawalczyć i w końcu skończyć te tematy z Ewem. Naprawdę bardzo często zadaję to pytanie i bardzo często już zmęczono się odpowiadać, że ja jestem za, chcę wyjść i wyrywkować nasze siły. Uważam, że to jest dobre zawodniczki, ale jestem lepszy, więc chcę to udowodnić wszystkim. Ale rozmawiałaś już ze swoim promotorem, usiadłaś z nim i mówiłaś, że chcesz takiej walki? Mówiłam i rozmawialiśmy z Mariuszem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też chcę powiedzieć, z drugiej strony, z punktu widzenia promotora, lepiej jest mieć dwie mistrzyni niż jedną, czyli lepiej by było cię wysłać, wiesz? Myślę tak, ale na razie my mamy jeszcze inną Ewę u innego promotora, więc, ale w każdym razie, szczerze mówiąc, ja jestem za to, żeby iść do przodu i walczyć tak naprawdę następne walki o pas, a tam dalej będzie... To tak naprawdę pytanie, na które mi ciężko odpowiedzieć, to pytanie muszę iść do innych ludzi, tak. Czujesz się gotowa, żeby opuścić właśnie tutaj polski rynek, Łomianki i wyjechać gdzieś za granicę, stoczyć pojedynek? Ja bardzo chętnie, jak to będzie naprawdę dobre warunki. Uważam, że tu wielki boks to nie tylko siedzenie w jednym miejscu, a właśnie zdobywanie szczytu dalej. Dzisiaj jak oceniasz, w którym miejscu jest boks kobiet w Polsce? Ale biorąc pod uwagę ogólny boks, zawodowy boks, amatorski. Zawodowy, tak. Boks zawodowy. Popularność, zainteresowanie kibiców, poziom. Myślę, że mógłby być o wiele lepiej. Ja uważam, że dziś jestem tą osobą, która może osiągnąć o wiele więcej. Oczywiście mi dopiero to jest mój powrót. Ja muszę się dużo jeszcze popracować, ale wszystkie szanse mam w rękę, żeby wyjechać i naprawdę zdobyć dużo. Wszystko, dziękuję. Dzięki.